Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber gościł w Radomsku. W siedzibie starostwa powiatowego spotkał się z samorządowcami oraz przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji działających na terenie miasta i powiatu. Wizyta w Radomsku została zorganizowana w ramach cyklu Porozmawiajmy w Łódzkiem. Są to spotkania, które z całą pewnością są potrzebne zarówno samorządowcom w tym terenie, jak i mi. Ja z tych spotkań korzystam, ponieważ dowiaduję się o różnych kwestiach, z którymi ci ludzie do mnie nie byli w stanie inaczej dotrzeć. Bardzo się cieszę z tych spotkań. Mamy szereg problemów, o których ludzie chcą rozmawiać, o których chcą podnosić i chcą wskazywać na możliwości ich rozwiązania. W spotkaniu z Grzegorzem Schreiberem uczestniczyli między innymi poseł Anna Milczanowska, prezydent Radomska Jarosław Ferenc, starosta Beata Pokora, burmistrzowie i wójtowie gmin z terenu powiatu radomszczańskiego, strażacy ochotnicy oraz księża. Jak podkreślał marszałek, zależy mu bardzo na współpracy z samorządami. Grzegorz Schreiber zachęcał również samorządowców do zgłaszania swoich propozycji do opracowywanej właśnie strategii rozwoju województwa. Myślę, że temat, z jakim przyjeżdżamy także i którym konsultujemy, czyli strategia województwa, taki kluczowy, podstawowy dokument, jaki województwo musi przygotować, jest dla każdego samorządu bardzo ważny i samorządy z całą pewnością do tej pory, tak jak to widzę, korzystają bardzo chętnie z tych konsultacji, dużo uwag przedstawiają, dużo ciekawych propozycji do nas dzięki temu spływa. Czy to Pana zdaniem przełoży się na lepszą strategię województwa i lepsze też pozyskiwanie środków zewnętrznych przez samorządy? Zdecydowanie pracujemy nad strategią cały czas i jestem przekonany, że im dłużej to robimy, tym im więcej uwag z województwa od ludzi przyjmujemy, tym ta strategia będzie pełniejsza. Myśmy rozpoczęli od projektu takiego otwartego, zbierającego różnego rodzaju pomysły i propozycje. Mamy swoją wizję, którą artykułujemy w tym, ale chcemy ją uzupełnić pomysłami samorządów i to myślę, że dzięki temu uzyskamy. Jest co najmniej kilka bardzo ważnych kwestii, które w strategii muszą się znaleźć. Jedną z nich, tą, którą, na której mi szczególnie zależy, to jest oczywiście dobre skomunikowanie województwa. Walka z wykluczeniem komunikacyjnym, z możliwością taką, którą chcemy mieszkańcom naszego województwa zapewnić, żeby każdy miał równy start, żeby to, że mieszkam w Łodzi, nie dawało mi przewagi nad tym, kto mieszka w Radomsku czy w jakimś jeszcze mniejszym miejscu. Równe szanse to jest to, na czym mi zależy bardzo, stąd komunikowanie zarówno poprzez kolej, bo tę kolej też wykorzystujemy w tym celu, łączymy, budujemy kolejną linię, chcemy zbudować kolejne linie, o tym wszystkim strategia mówi, generalnie będzie mówiła, a to daje z kolei możliwości do wykorzystywania środków unijnych. A więc to są naczynia połączone. My musimy zrobić taką strategię, która będzie dawała perspektywę temu województwu. Oprócz Radomska marszałek odwiedził również Sieradz.